Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj zrobimy przepyszną sałatkę z buraczków i z cebuli i z niczego więcej. Tylko buraczki i tylko cebula. Oczywiście sałatka będzie słoiki, sałatka będzie na zimę. Idealna do obiadów i też idealna do zjedzenia tak po prostu bezpośrednio. Co będziemy potrzebować? Będziemy potrzebować 2 kg buraczków i około 0,5 kg cebuli. To są wszystkie tutaj składniki, jeżeli chodzi o warzywa. Będziemy jeszcze potrzebować później trochę octu, trochę soli, ale to w dalszej części filmu wszystko Wam pokażę. Sałatka, samo przygotowanie, naprawdę bardzo szybkie i bardzo proste. No to od czego zaczynamy? Buraczki oczywiście musimy sobie umyć. Ja już mam buraczki umyte. Mam tutaj dokładnie 2 kg, chyba 250, bo buraczki musimy sobie teraz obrać ze skórki, więc tutaj trochę tej wagi stracimy, więc tutaj musimy pozyskać 2 kg już obranych buraczków. Super, jak widzicie, moje buraczki są już obrane, piękny, różowy, można powiedzieć bordowy kolor. Cebulę też mam przygotowaną, ale cebulą zajmiemy się za chwilę. Teraz co zrobimy z buraczkami? Buraczków nie gotujemy, buraczki ścieramy na tych największych oczkach i albo robimy to na tarce, albo robimy to w robocie. To już jest kwestia indywidualna. Ja sobie zrobię to w robocie. Mam tutaj 2 kg tych buraczków, więc trochę mi to by zajęło na takiej tarce, a w robocie będzie to dosłownie 2-3 minutki. Proszę bardzo, no u mnie buraczki, jak widzicie, pięknie pocięte na wężyki. Tak to właśnie powinno wyglądać. Jak widzicie, buraczki mam w garku, bo za chwilę będziemy sobie to wszystko tutaj zagotowywać. Najpierw jeszcze tutaj pokroimy sobie cebulę. Cebulę robię tak, przekroję sobie na pół. Teraz tutaj w poprzek dwa razy sobie przekrawam i kroję sobie taką kosteczkę 3-4 mm nie cieńszą. Proszę bardzo. Ja już tutaj te cebulki nie będę tutaj więcej siekał. W takiej postaci, w jakiej ją tutaj mam, tak ją po prostu dodam. Proszę zobaczyć. Przetroję w rękach. Widzicie? O! Tak to mniej więcej powinno wyglądać. Może to nie jest taka idealna kosteczka. Można powiedzieć, że to są bardziej takie paseczki. Ale równie dobrze możecie sobie posiekać cebulę w kosteczkę, jeżeli tak preferujecie. No ja do takiej sałatki preferuję właśnie cebulę, tak jak tutaj Wam pokazuję. Ale szczerze Wam powiem, czy ona będzie w kosteczkę, czy będzie w takiej postaci jak teraz, nie ma to większego znaczenia. I proszę bardzo, cebulka jest już pokrojona. Jednak zaprzestałem na dwóch cebulkach. W zupełności wystarczy, były dość duże. Teraz tak, wleję sobie tutaj pół szklanki zimnej wody i teraz wstawię to na gaz i zaczniemy sobie to powoli dusić. Zaraz Wam powiem, jak długo to dusimy. Słuchajcie, ja mam to już wstawione na gazie od około 2 minut. Słyszę, że już na dole tam zaczyna mi to wszystko skwierczyć. Teraz wsypię tutaj jedną łyżkę soli. Łyżka płaska, może być czubata, może być trochę mniej. Tu już wszystko zależy od Waszego gustu, czy chcecie bardziej słone, czy mniej po prostu słone. I teraz z tą solą to musimy przemieszać i będziemy sobie teraz to dusić na bardzo, bardzo małym ogniu, około 10-15 minut. Tak, żeby nam tutaj te buraczki i ta cebulka trochę zmiękły. One nie muszą być tutaj rozgotowane, one mają nam tylko nam trochę zmięknąć. I pamiętajmy, podczas duszenia bardzo często to mieszamy. Proszę zobaczyć, nie wiem czy widać tutaj na spodzie, piękny sok mamy. Dlatego właśnie musimy to mieszać, bo ten sok jest tylko na spodzie. Tak, żeby tutaj wszystkie buraczki z tą cebulką równo nam się poddusiły. I oczywiście dusimy to pod przykryciem. Słuchajcie, proszę zobaczyć, moje buraczki duszą się tutaj już około chyba 12 minut. One już sobie delikatnie zmiękły, cebulka też już trochę zmiękła. Delikatnie jeszcze jest chrupiąca, ale to już jest teraz idealny moment, abyśmy dodali pozostałe składniki. Na te 2 kg buraczków ja tutaj daję 100 g cukru, 100 ml octu spirytusowego 10%. Teraz damy pieprz. Pieprz opcjonalnie, każdy daje pieprzu tyle, ile uważa. Ja tu tam dam taką płaską, małą łyżeczkę, więcej nie daję pieprzu, żeby to też nie było za ostre. I teraz na koniec dość ważny składnik, który nam tutaj podkręci smak tych buraczków. Oliwa bądź olej. Ja tutaj tej oliwy daję 3 takie duże łyżki. Super. Wszystko mamy dodane, to co mieć powinniśmy. Ja już Wam powiem, przed chwilą sobie posmakowałem te buraczki. One już teraz są pyszne. Gdy jeszcze je teraz doprawiliśmy, to już jest po prostu niebo na podniebieniu. Teraz musimy to tylko dobrze przemieszać i po dodaniu tych wszystkich składników, które przed chwilą dodaliśmy, dusimy to dosłownie 2 minutki. No i co? Nie pozostało nic innego, jak te pyszne buraczki przerzucić do słoiczków. Tylko pamiętajmy, podczas przekładania za każdym razem musimy to dobrze mieszać, abyśmy tutaj przerzucali to razem tutaj z tym sokiem,
który jest w tym garku. Tak, żebyśmy nie przełożyli samych buraczków, żeby na koniec nie został nam tutaj sam sok. Jeżeli Wam tak się zdarzy, to na koniec ten sok musicie sobie do każdego słoiczka podolewać. No to napełniamy sobie teraz tak wszystkie słoiki. No i zaraz będziemy musieli sobie przygotować garnek, w którym sobie te słoiczki zapasteryzujemy. I zaraz Wam powiem, jaką wielkość, jak długo pasteryzujemy. I proszę bardzo, tak to powinno wyglądać. Widzicie? Mi też trochę soku w garku na spodzie zostało. Podolewałem sobie do każdego słoiczka. No teraz nie pozostało nic innego, jak każdy słoiczek dobrze zakręcić i zaraz sobie to zapasteryzujemy. I proszę bardzo, słoiki mam już w garku, oczywiście na spodzie mam szmatkę. Wodę wlałem tutaj gorącą, no bo przecież buraczki też były bardzo ciepłe. I teraz tak, to są słoiczki 350 ml. Takie słoiczki pasteryzujemy do 10 minut. Jeżeli będziecie robić w półlitrowych słoikach, robicie to do 15 minut, a jeżeli w litrowych, do minut 20. I tak teraz sobie pasteryzujemy, robimy to oczywiście na bardzo, bardzo małym ogniu. No i proszę Państwa, proszę zobaczyć, buraczki zapasteryzowane pięknie wyglądają. No teraz tylko odstawić do piwnicy i możemy cieszyć się rewelacyjnym smakiem. Możemy już na drugi dzień sobie je zjadać. Nawet możemy za chwilę sobie taki słoiczek wyjąć, też możemy go zjeść bezpośrednio. One nadawają się do spożycia od razu. Macie jakieś pytania? Piszcie mi w komentarzu, jak tylko będę mógł, zaraz Wam tylko odpiszę. Pamiętajcie, śledźcie mój kanał, bo sezon buraczkowy się zaczął. Będą kolejne filmy naprawdę z przepysznymi pomysłami na buraczki. W dzisiejszym odcinku to już jest wszystko. Życzę wszystkim dobrego wykowania. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!